Siemaneczko Mordeczki, z tej strony Gołębi Ziutka Budapeszt i tylko. Jesteśmy jej u dziadka Gołębi, jest Patryk. Witam, witam. Pokażemy wam coś w tej budce. Nie spodziewaliśmy się takiego zwrotu akcji. Patrzcie, Gołębi żeśmy złapali. Co się stanęło? Jednego tego czarnego ja przywiozłem. To jest obcy u dziadka, a to para jest dziadka. No. Żeśmy wrzucili ich tu. Kurczę, raz jeden gołąb ziutko wleciał. No, ja przywiozłem go do parowania, bo u mnie to już samców dużo zostało, ale te samce nie chce się sparować żadnym. A kingi już jajka mają. I to. No. Tu się będą parować dwa gołębie, tylko w innej budce. No, ta samica czarna z jakimś samcem, tylko nie wiem jakim. Zobaczymy, czy się uda złapać. No właśnie. Może się nam uda co złapać dzisiaj. No. Samce do niej. Na razie będzie siedzieć tu. No. Co, zapraszamy na dalsze ćwiczenie. Kurna macie, spadłem. Zbrałem się z tego na raz. Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem. Zapomniałem. Kaczki idą. Będzie chyba para tutaj młoda. No to jest trzy kaczki młode i reszta kaczory. Ale nie brudne. Ile kurde, idą do nas. Czekaj, ile kaczek jest u dziadku? Trzy młode. Jedna ta, co ja kupiłem. Jedna stara. Cztery chyba, czy pięć. Pięć. Powiedzą sobie kaczki. Dobra, robię cięcie. Coś dogramy później. Widzimy się później. Siemaneczko. Widzimy się w następnym dniu. U dziadka gołębie tam są dalej, tylko te jedne pary wypuściliśmy, tego Budapeszta i tego samca dziadka, a ja tutaj parę poruję, nowa rasa będzie, kasztanomewki. No ja wiem, że oni już się sparowały, to widziałem, dzisiaj ich wpuszczę, zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj jeszcze te się paruje Budapeszt z tym z Forstusem. Sami się sparowali nawet. Bo mi się ta samica parowała, mówiłem w tamtym odcinku, że mi się parowała ta samica po prostu z tym kingiem. A ja podmiankę zrobię i wrzucę tutaj te kasztana i mewkę i kingi tam wrzucę. A tutaj co? Czekamy na jajko od pucianów zamońskich, od tych siwych właśnie. Tutaj we wrotowce mam jajka dwa. Bo ja widzę, że ten king chce mi się zaraz się znowu z jakimś samcem sparuje, ale to cepl, to na tą samicę. Bo ona ma chyba kręćka. Ale to nic. Trochę tak głową kręci, ale u mnie była ta choroba, więc możliwe, żeby tutaj Budapeszt, tutaj te, a tutaj Forstus ma, tam mewki, tam kingi mają, nie chcę ich straszyć, iść i co? Pisaliście mi, że to słabo wygląda tyle razy, ale to nic. Dobra, widzimy się w następnym odcinku, trochę nie mam czasu, później coś dogram, znaczy jutro albo kiedyś, dobra. Mi się później. Coś u dziadka dogra na pewno. Siemaneczko. Jestem u dziadka u gołębi. Tutaj są młode dwa. Siwe. Nic tu nie ma. Ta para właśnie uciekła. Samica uciekła. Samiec nie wiem. Był wczoraj, a dzisiaj go nie ma u dziadka. Ja wziąłem go, bo mi wczoraj wypuściłem gołębie. Zamknę tu już. Wczoraj wypuściłem gołębie. To mi idą na dachu, które zostały i na drzewie jeden był kurde. I mu gołębie wypuszczałem. Już nie będę cięcia robił, już opowiem wam. Dobra, zrobi cięcie. Jak się nazywa? I poszłem po gołębie, zgoniłem go trochę, żeby odleciał wyżej, bo by poleciał. Puściłem mu gołębie. Te gołębie nie wiem, czy oni wrócą, gdzieś poleciały. Przyszedłem do dziadka, bo oni w tę stronę leciały, ale nie widać ich. Myślałem, że na szkole albo gdzieś będą siedzieć, ale nie widać, nie było ich. I tak. No. Tutaj żeśmy ich wpuścili, pusto. Pióra tylko zostały, ale to echo. Żeśmy ja gołębia jeszcze złapałem, ja wam dogać, ale go wypuściłem. Chciałem wam pokazać, którego wypuściłem. Ja go wpuściłem, okazało się ten śliwy, co był tam samiec. I nie wiem właśnie, czy on się nie sparował z tą samicą moją. Ona wróciła. Zaraz wam pokażę go. No tu jest. Na drzwiach kurnika, kurde ma. Ten co siedzi tak właśnie.
O właśnie. Kurde, nie widać go. Pszenicy przyniosłem. I tak siedzę. Szkoda, że ten nie ma tych jajek, nie mają. Ta para, co tu siedzi, o ten biały i ten. Też ich już złapaliśmy. Ale wypuścili. O, ten co polecił właśnie. Ona się nie boi. Tego mieliśmy sparować, tu biał czarną. Ale się nie udało. I tak to jest, widzowie. Kaszki wypuściłem. A my nie o kaszkach nagrywamy na razie. I co? Widzimy się pewnie w następnym odcinku. Chyba, że wam dogram tam w domu i pokażę, które tu ja lotowałem. Może coś do parowania wrzucę. Nie mam co za bardzo. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Jak coś to dogram, coś na razie. Zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku.